czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Zero Escape i za chwilę rozpoczniemy ostatni ending, najważniejszy, bo true ending, prawdziwy ending, dowiemy się dokładnie, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że gra w ogóle wytłumaczy najważniejsze kwestie. Mam nadzieję, że widzieliście poprzednie A Co Jeśli, którym rzucałem swoją najważniejszą i taką myślę, że najbardziej interesującą teorię na temat tego, kto jest Zerem i dlaczego wydaje mi się, że nim jest. Prześledziliśmy sobie preview A, mamy pewne wspólne myśli, jakieś przemyślenia do tego, więc polecam sobie obejrzeć, bo teraz i tak będę do tego nawiązywał, tak czy siak. Chyba, że was nie interesuje, no to i tak dowiecie się tutaj w wersji prawdopodobnie skróconej, ale słuchajcie, zanim pójdziemy do true endingu, który mogę bezpośrednio, jak mówicie, pójść, nie muszę patrzeć na to, że kluczyki mam nie zarejestrowane tak jak trzeba, zwróciliście moją uwagę niejednokrotnie w komentarzach, że są pewne sceny, nieoznaczone żadnymi kluczami czy kłódkami, które mogą dać nam więcej informacji na temat samej gry. I spisałem sobie takie 3 sceny. Nie wiem jeszcze, czy do nich dojdę. Mam tylko spisane mniej więcej informacje, gdzie one mogą być. I warto je zrobić przed true endingiem, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat gry. Bo jak pamiętacie, jak mówiłem, to pewnie niejednokrotnie już, że w oryginalnej wersji tej gry nie było flowchartu. Nie można było sobie tak skakać pięknie, jak teraz możemy sobie skakać. Zawsze trzeba było lecieć od początku, więc gra była usiana nowymi scenami. Jak robiliśmy skipa, to czasami ktoś powiedział coś więcej, czasami ktoś dodał coś więcej, bo odkryliśmy coś już gdzie indziej, co może jakby wpływać na całą tę teorię, że to pole morficzne to jest po prostu świadomość tego, co się dzieje w innych ścieżkach. Na przykład, można do tego sięgać. Więc tak, zacznijmy od samego początku. Mamy akurat odblokowaną czerwoną ścieżkę, i właśnie w czerwonej ścieżce jest taka scena od momentu z wyjścia z Engine Room, że podobno gdzieś tam jest coś. I zaraz zobaczymy, czy cokolwiek się uda jakoś tutaj doprowadzić. Czerwona ścieżka, Engine Room, Outside the Room, czyli gdzieś tutaj po wyjściu z tego ma być jakaś dodatkowa kwestia delegowa. Zobaczmy, czy faktycznie na jakąś trafimy. We didn't have parents. They bought it in an accident when we were still kids. O! O, proszę bardzo, faktycznie jest. Ta scena podobno i ten komentarz pojawia się w momencie, w którym rzeczywiście robimy czerwoną ścieżkę. Czyli zaliczamy pewne konkretne rzeczy, żeby czerwoną ścieżką iść. I tutaj, jako że robiliśmy te tumerki, a pamiętacie, że we flowcharcie skoczyliśmy dalej, tak? Przypomnę raz. Oj. So I had to be like your dad. Dobra, okej, okay. Czyli jeszcze nie mieli rodziców. Okej, okay, no to też rzeczywiście jest interesująca rzecz, że nie mieli rodziców i musiał się opiekować swoją siostrzyczką. Może dlatego właśnie opiekuje się Jun w ten sposób, albo, no właśnie, albo Jun jest jego siostrą, po prostu. Więc poczekajcie, bo chciałem jeszcze raz zajrzeć do flowchartu, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Mieliśmy zaliczania, widzicie, pośrednio te kluczyki, więc tu nie byliśmy podczas robienia czerwonej ścieżki. I dlatego teraz, podczas tutaj tych rozmów, zobaczmy, co było wcześniej. Tak. Byłem jej świętym Mikołajem, tak? Shook her head in the... No, proszę bardzo, tak. To było, że byłem jej Mikołajem, więc tu mamy informację potem... Dobra, może w ogóle zobaczmy od samego początku, bo tu Santa mówi, że zobacz, to jest zdjęcie mojej siostry. It's a photo, it's my sister. I to Jun się dziwi. Siostra, naprawdę? Santa, masz siostrę? Tak, była urocza jak guziczek, czyli była bardzo malutka. Aha, Santa nie spojrzał, przepraszam. Okej, okay. To trochę większe niż inch, jest trochę większe niż guziczek. Half inch, okej. Okay. Nie zaśmiał się, nie zareagował, przepraszam. I spytaliśmy się, Jumpy spytał Santę, dlaczego na to patrzysz, tak? I Santa odpowiedział, że był jej świętym Mikołajem. No właśnie. Nie wiedział, co miał Santa na myśli. Spojrzał na Jun, też nie wiedziała, o co chodzi. Nie mieliśmy rodziców, ale oni kupili to podczas wypadku, czyż kiedy wciąż byliśmy dziećmi. Ale to w ogóle, nie wiem, jakiś cudem mam wrażenie, że to ma oznaczać... Kupiliśmy to, kiedy byliśmy podczas wypadku, to trochę brzmi jakby zginęli w wypadku, kiedy byliśmy dziećmi. Nie? Kurczę. Tak to wyglądało, więc Santa mówi, że musiał być dla niej jak tata. Dobra, i zobaczmy, co dalej. And that meant that I bought her Christmas presents every year. On Christmas Eve, I'd leave the present next to her pillow.
And the next morning, she'd come running into my room with this big smile. Look, look, Santa left me a present. He got me that doll I really wanted. I'm so glad he got my letter. She was always so excited. I was the one who told her to write those letters. I'd say, write down something you want and mail it to Santa. The address I gave her was somewhere in Northern Europe that doesn't exist. Anyway, she'd write the letter and stamp it and send it out. And then a few days later, it'd show up back in her mailbox marked Address Unknown. I'd open the letters before she figured out they'd been sent back. Once I had the letter, I'd go around to a couple stores with some money I'd saved up over the year and buy her the stuff she'd asked for. It took a lot of saving, but I managed to buy her presents every year. Ah. Bardzo fajna historia. Jumpy was silent. She could think of nothing to say. Huh. June looked down, uncomfortable. The wall next to him suddenly groaned. Either he hadn't heard the sound or didn't care. Santa kept talking. But one year, her letter was different. Oh? She didn't write a list of toys she wanted or anything like that. Instead, it said... Chciałaby z powrotem rodziców? I don't want any presents this year. Instead, I want you to make my wish come true. My wish is that we'll be happy like this for a really, really long time. That was it. Nothing else. O. Okej. Po prostu chciała być szczęśliwa. Chciała, żeby byli szczęśliwi. Czyli nie chciała sprowadzenia rodziców z powrotem, okej. But I couldn't make that wish come true. Some Santa I am. Santa looked sad. Jumpy had never seen him look sad before. He wasn't sure he liked it. Jumpy decided it was probably best not to ask Santa any more questions. But... What happened? Ale June zapytała. June glanced up at Santa quickly as she spoke. He answered, but only with an effort. She died. Szanowni Państwo... Potwierdzenie. Siostra nie żyje. She was killed 9 years ago. Ożesz! No jest. Widzicie, warto było. Warto było rzeczywiście prześledzić to, ale właśnie gdybyśmy szli systemem ze starej gry, czyli rzeczywiście, gdybym na przykład przeskipował całą czerwoną ścieżkę, co oczywiście zajęłoby totalnie więcej czasu, to po drodze jeszcze zdobylibyśmy takie informacje, to jest kluczowa informacja. Została zabita 9 lat temu. Czyli ma to kurde sens. No i teraz są znowu dwie opcje, tak jak rozmawialiśmy w A co jeśli. Jedna opcja. Zakładając, że June po prostu przypomina mu jego siostrę i w końcu są w podobnym wieku, więc on też dba o June, tak jakby dbał o swoją siostrzyczkę, bo jego siostrzyczka została zabita, tak? Więc rzeczywiście siostra zginęła w ekipie Nevady, gdzie była Clover. Tam została zabita, ponieważ nie tu. Chyba, że druga opcja, jeżeli zakładamy, że rzeczywiście June jest w jakiś sposób powiązana z Santą, no to jeżeli zginęła 9 lat temu, a była w tej grze i znowu tu jest, to kim jest tak naprawdę teraz June, tak? To jest to też wielkie pytanie. Albo to może być dowolnie kto inny, ale wiemy, że siostra Santy zginęła 9 lat temu i on dlatego, jeżeli zakładamy, że Santa jest zerem, albo że Santa i June razem są zerem, to mają motyw, żeby się zemścić, tak? Czyli mściwy Santa, powracający tutaj, żeby po prostu rozprawić się z Cradle Pharmaceuticals, nabiera coraz więcej sensu. To jest takie niby potwierdzenie naszych domysłów, ale ważne jest to, żeby to widzieć, tak? Bo to był do tej pory domysł, teraz już jest fakt. Oh. There was nothing Jumpy could say. His heart felt like a great lump of lead. June bit her lip and looked away. Her face was pale. All right, let's go. Santa stood up suddenly, his downcast demeanor gone. He shoved the picture back in his pocket and headed up back to the stairs, taking them two at a time. Jest już skip. Dobra. I dalej już leci. No dobra, to polećmy dalej z tym skipem, zobaczmy do czego to dojdzie. No tak, dojdzie do prozopagnozji. Więc ciekawa sprawa, tak? A, escape room. Dobra, no to wiadomo, że tym bardziej olewamy to. Chociaż wiem, że tam ktoś z was mówił, że dobrze byłoby przejść przez te dwie zagadki raz jeszcze, bo też coś się chyba, jakiś dialog odblokuje? Ale możemy sprawdzić to w inny sposób po prostu.
Możemy spróbować po prostu wejść znowu do flowcharta i zobaczyć, co się odpali po zrobieniu escape rooma. Chyba, że tamto coś miało się wydarzyć przed escape roomem. Ale to jest jeszcze miejsce, które możemy sprawdzić po zrobieniu zadania. Zobaczymy, czy tu jeszcze coś się pojawi, jeśli nie, no to nie będzie tragedii. Okej, okay, szanowni państwo, druga scenka jest po wyjściu z laboratorium, gdzie byliśmy z Clover oraz z Lotus. Prawdopodobnie od tego momentu trzeba zacząć szukać, ale chciałbym znaleźć tutaj moment, w którym razem z June mamy scenę przy windzie. Więc mam nadzieję, że tutaj uda się ją zlokalizować w tym momencie. No widzicie, a ta lampa tutaj, w tych korytarzach, ale dobra, widzę, że wszystkie po prostu lampy na tym statku, zresztą zauważcie po prostu, chyba nawet zobaczcie, że w każdej scenie, a odnoszę się do tekstu, który rzuciłem w A co jeśli, że wydaje mi się bardzo oczywiste, że to zdjęcie dzieciaków, które widzieliśmy w preview A, tych 9 dzieciaków, pochodzi ze statku. Ponieważ wszystkie, prawda, nawet te lampy są podobne, ale w sumie każda lampa tutaj od dołu wygląda bardzo podobnie jak na tym zdjęciu. Więc to raczej jest pewne, że tamto zdjęcie pochodziło ze statku, kiedy Snake młody rozdawał im koniczynki. Dobra, doszedłem do pewnego miejsca, gdzie mamy jeszcze jeden wybór, którego nie testowałem. To nie jest ten wybór, ale zobaczymy. Santa mówi, że wrócili do głównej hali. Już sprawdziliśmy każdy cal tego pokoju. Pytam was, czy pytam cię, czy jest jakikolwiek powód, dla którego tutaj wróciliśmy? Możemy odpowiedzieć, że nie mam pojęcia. You know, that's a good question. Jumpy looked off into the distance, thoughtfully. Lotus sighed and shook her head. I can't believe this. You guys followed me here, but you don't even know why. Junpei, you've got the solar system keys, don't you? Yeah. He did. He pulled them out. Jak to solar system keys? To jest więcej niż jeden? The Saturn key card and the Earth key. A, że solar system. Dobra, bo się skojarzyłem, wydawało mi się, że mają dwa klucze ze Słońcem. What about him? Jumpy didn't see what they had to do with anything, though. But both he and Santa were completely lost. Fortunately, June took pity on them. Don't you remember the elevator? On C deck, where we are now. There was a big elevator behind the stairs, remember? I to jest właśnie ta winda, do której mamy pójść z June. Tak. And next to the elevator, there was a card reader with the Saturn symbol. Dobra, no i widzimy, że tu już lecimy z Kipem. No i właśnie do tego miejsca mamy dojść, więc lećmy tam. Tak. I tu jest ta decyzja, którą mówiliście, że zdziwiliście się, że tego nie wziąłem, bo jest rzeczywiście, można powiedzieć, że taka bardziej... Znaczy, ja poszedłem do tego racjonalnie, a tutaj mamy drugą opcję dialogową i do tej opcji dialogowej mnie zachęcaliście, żeby wrócić, więc zobaczmy. After a little thought, Jumpy decided that she had to be nervous about being locked up in a such small space alone with a boy. Well, we will be all alone in here. In a way, it was kinda cute. Very demure, you could say, he thought. Still, even though it wasn't exactly roomy in the elevator, they weren't going to be pressed up against one another. At least, they didn't have to be. Still, it was making her nervous. Jumpy couldn't help but think how innocent she was. Jumpy? Innocent, Huh? Nothing, it's not important. Come on, let's go. Again, he stepped toward the elevator. And again, he felt himself restrained. I said wait a minute! Why? Aren't you afraid, Jumpy? Afraid of what? Well, I've never... you know... It's your first time? Co? She'd never been in an elevator with a man alone before? Even so, she still seemed awfully alarmed. I might... get wet. Chyba rozumiem już, dlaczego chcieliście, żebym tę scenę odpalił. Ona jest pełna podtekstów, ale jednocześnie pamiętacie, że oni się spodziewali, że na dole jest zalany dek, nie? Piętro, didek jest kompletnie zalane, oni mieli zjechać w dół. Ale ten tekst brzmi trochę dwuznacznie, jak... No dobra, podoba mi się ten dialog. What? Down there.
I'd get soaking wet. Well, I mean, of course you would. That's the way it works. I mean, I've never heard of anyone getting soaking wet somewhere else. That's true. You don't mind? Mind what? Getting wet. Well, I don't know. I think I'd probably, you know, like it. Gosh, Jumpy, you're so brave. Really? I mean, I kind of think any guy would do the same thing, you know? What happens, happens, right? I mean, if you get the chance, you've just got to go for it. That's what a man is supposed to do, I guess. Yeah. You're so cool, Jumpy. I really admire you. That doesn't really seem like the sort of thing you ought to admire someone for. I'm really scared. Yeah, I mean, like you said, you've never done it before. Yeah, mug. Yes, so I don't think I'll be able to last very long. And then it'll be over. Ja się zastanawiam, które z nich o czym myśli w tym momencie. Mi się wydaje, że Jun myśli o tym, co właśnie domyślamy się, że może mówić, a Jumpy twardo po ziemi myśli o po prostu zjechaniu windą w wodę. Over? Yes. I'll go to heaven. Heaven? It feels kind of like you're floating in space, and your mind gets all fuzzy, like when you pass out. At least that's what I've heard from people who have experienced it. Ah, yes, I've heard that too. Although I don't think the same thing happens to guys. Mm-hmm. What? Huh? But it would happen to men too, wouldn't it? It would happen to anyone. Once it gets into your body, the same thing happens to everyone. Yes. Well, I mean, usually it doesn't go inside the man. I mean, generally. Yes, it does. Well, eventually it will. It's not like you really have a choice. Your body will force you to swallow some of it. Eventually. What? What are you trying to do to me? Nothing. I'm not going to do anything to you. Yes. I'm just saying that that's what happens. It's a psychological reaction to what you're experiencing. Oh, is that so? Then it's only natural? Is that what's natural for living beings? Perhaps he'd been mistaken all these years. He had misunderstood life so gravely. He thought terrified him. The thought terrified him. Jun seemed to be entirely oblivious to Jumpy's mounting confusion and terror. I know most men probably have larger lungs, but even then, I don't think you could hold your breath for 20 or even 10 minutes. A jednak w drugą stronę. Eventually you'd have to breathe, and then the water would get into your lungs. Once that happens, your body won't be able to get oxygen anymore. And you'll start to feel that floaty feeling as you pass out. Oh. I stękanie oczywiście jest. Finally Jumpy understood. No to jednak Jumpy miał brudne myśli, a nie Akane. No proszę. He understood what Jun was trying to say and why she was so scared. Yeah, you're right. You wouldn't last very long. See? She was afraid that only elevator button pointed down. That meant, of course, that the elevator couldn't go any higher than the floor they were on. As he thought about it, Jumpy realized he hadn't seen elevators on the B or A or B decks near the central staircase. All of which meant that the elevator could only convey them to the lower decks. No i poszło. Dobra, szanowni państwo, a zatem... Now? Lecimy do kolejnej scenki. Okej, okay. Czyli ta scenka po prostu była zabawna i pełna podtekstów i w sumie o jednej rzeczy można tak powiedzieć, że jeden myśli o jednym, drugi myśli o drugim. Bardzo mi się podobała, rzeczywiście spoko. Mogłem wybrać ją od samego początku, ale czułem, że chciałem tam iść racjonalnie. Chciałem podejmować racjonalne, mądre decyzje. Nie uległem po prostu dwuznacznością. Ostatnia scena, którą mi poleciliście, to chyba był kolega o ksywce Liz, który powiedział, że mamy pójść do momentu, kiedy jest zapytanie się Santy, czy miał na myśli grę na giełdzie, kiedy bierzesz od niego zakładkę do książki. Dobra.
Wzięliśmy zakładkę od Santy. Bardzo ważna rzecz moim zdaniem. I tutaj była co? Jaka to była sytuacja w ogóle? A, tutaj on mówił, że nienawidzi czwórki. So what if it's last place, right? Least it's not some lame ass middle number. Nine is a way better number, nie? Co jakby tutaj pokazywało, że lubi dziewiątki. Jakby kolejne oczko puszczone, że może być zerem. A, i zapytał, czy gramy, tak? I zapytał nas, czy gramy, i teraz odpowiedzieliśmy wtedy, że czy chodzi ci o hazard. A tutaj zapytajmy go, czy chodzi ci o granie na giełdzie. You mean like the stock market? Nah, that's not what I mean. Why the hell would you think that? I mean, yeah, I do stocks too, but... This last statement more or less thrown away by Santa caught Jumpy very much by surprise. You? A stockbroker? Yeah, got a problem with that? No, you don't look like the type. What Jumpy didn't say, of course, was that he didn't think Santa looked smart enough to be a stockbroker. Man, that stuff's just like gambling, you know? All you gotta do is bet on the winning horse. Nothing that hard about it. You sure sound pretty confident. So, are you betting on winning horses? Of course I am. You remember a couple years back when the stock for Cradle Pharmaceuticals shot through the roof? Ooh, I znowu nawiązanie do Cradle Pharmaceuticals. Couple years back when the stock for shot through the roof. No proszę bardzo, to dowiadujemy się, że Cradle Pharmaceuticals na giełdzie akcje postrzeliły mocno w górę. Stacked a few bills over that, if I do say so myself. I się na tym wzbogacił. Może dlatego miał pieniądze, żeby zrobić kolejną grę. Aha. Ale to byłoby takie cudowne. Santa jako zero. Oczywiście, już Santa i Jun jako zero. Ale ogólnie tutaj, jako ten mastermind powiedzmy, zarobił na firmie, którą teraz stara się zlikwidować. O członkach, których stara się zlikwidować. Na ich własnych... Za ich własne pieniądze zorganizował jeszcze raz tę grę. To byłoby piękne, fajny twist. I takie byłoby to dość ciekawe. Aha, was all Jumpy could think of. He'd never even heard of Cradle Pharmaceuticals. No jeszcze nie, nie w tej ścieżce. Fortunately, he was saved quickly from further embarrassment. Hey, how long are you gonna stand around wasting time? O. Na koniec. Stop screwing around. Myślałem, że coś więcej. The voice screaming at them from the other room was unmistakably Latos's. Jumpy and Santa looked at each other. The lady has spoken. Santa sighed. We better get back to work before we really piss her off. I don't want her beating me up. And with that, Santa walked off slowly. Hey, wait! We weren't done! He started after Santa intended to catch him, but... Latos appeared from the next room, blocking his path. Her posture suggested she was not about to let him pass. You shall not pass! There was nothing for it, she had lost. He had lost. Okay, okay, I'll get back to work. Damn it. Her glare suggested any other choice would not have ended pleasantly for him. Wiesz, co zrobiła Sevenowi, ty uważaj na nią. Jumpy mumbled to himself under his breath and went back to his search. Proszę bardzo. I o to chodziło w tym oto miejscu, tak? Czyli chodziło o to, że wzbogacił się Santa potężnie na akcjach, które strzeliły mocno w górę kilka lat temu. Mega, mega ciekawe, takie wręcz teoriogenne, cały czas potwierdzające teorię, że Santa może mieć dużo wspólnego z byciem zerem. Szanowni Państwo, zatem po tych kilku scenkach, które były zabawne, ale też i dające informacje, jak widzicie, ta gra może być pełna takich scenek. Ja w to wierzę, że jest tutaj naprawdę ich sporo i być może jakieś kluczowe pomijam. Przez to, że nawet wiem tam, tylko legalista sugerował, żeby przejść te zagadki, ale po prostu, no też jednocześnie troszkę mnie ciśnie czas, ale jednocześnie też ciśnie mnie ciekawość, tak? Więc przejrzeliśmy te rzeczy i zróbmy sobie The Three Left Behind. Jedziemy dalej od tego momentu, gdzie było pukanie w taborecik, a dokładniej w trumnę. The room fell silent. Dobra. To oczywiście polecimy na razie szybko, bo to dojdziemy do momentu, w którym zaczęła prawdopodobnie pukać. Ktoś pukał do w trumnie, tak? Mamy ze sobą teraz, co ciekawe, i Sevena, i Clover, nie? O tak, i jest pukanko. Jest strzał, bo pamiętacie, że Santa razem z June, razem z Ace'em i razem z Lotus przeszli już przez
przeszli już przez drzwi numer 9. Co jest kolejnym motywem, tak jak wspominałem, który pokazuje, że Santa, bądź Santa i June, wszystko zaplanowali, ponieważ wiedzą, że teraz oni będą mogli przejść, ponieważ... No właśnie, ponieważ w środku jest Snake, który pomoże im razem stworzyć znowu przejście przez dziewiątkę. Natomiast nie będzie musiał pozbywać się zegarka Snake w tym momencie. Lecimy. Czas rozpocząć True Ending. Suddenly, there was a voice inside of Jumpy's head. Truth had gone, truth had gone, and truth had gone. And now truth is asleep in the darkness of the sinister hand. Wait, what? What the hell was that? That voice? Oh, to jest ciekawe. Jumpy was utterly and completely baffled. Huh? What? What's up? Seven and Clover ran over to him, but Jumpy didn't know what to tell them. Huh? If he told them he'd heard a voice, they would laugh, or worse, think he was going insane. No i teraz pytanie, kurczę, bo na logikę wydaje mi się, że w tym momencie Jumpy sięgnął do swojego pola morficznego i dowiedział się tego, co dowiedział się w zupełnie innej ścieżce, w tej, której szliśmy ostatnio, w czerwonej ścieżce, co nawet, a i to była, zaraz, czy to nie był przypadkiem, nie była rzecz, która została, ta treść była znaleziona w ręku Clover, prawda? Czy Clover teraz się przyzna, że ma tę karteczkę ze sobą? So all he said was... Oh, nothing. Ale szkoda, że tego nie powiedział, bo Clover by zareagowała na to. He cleared his throat a little too loud and looked pointedly down at his bracelet. There were a pair of small buttons protruding from either side of it. Jumpy. He pressed the buttons. O! O kurcze! Pamiętacie? To było right, left, right, left. To chyba to, tak? To chyba to. Right, left, right, left, right, left. Proszę bardzo, tak. Ale my to wiemy tylko dlatego, że przeanalizowaliśmy jeszcze raz to, co analizowaliśmy w innej ścieżce. Przebicie i teraz znowu pytanie. Czy to jest łamanie czwartej ściany? Czy to jest po prostu cała magia pola morficznego, że jest w stanie sięgnąć do alternatywnych rzeczywistości? Albo w ogóle, albo jest w stanie... Wiecie, bo to jest jeszcze może być tak, że tak naprawdę, bo wiecie, bo to jest treść na kartce. Może to nie wychodzi na inną ścieżkę, tylko z jakiegoś powodu połączył się umysłem z Clover? Albo połączył się umysłem z czymś, co mu zasugerowało treść kartki? This was it. That was it. Tak, i tutaj mamy kod, który będzie trzeba wklepać w trumnę. Kod, który działał na dwie rzeczy, jak pamiętacie. Eight numbers blinked on and then off on the bracelet display. Jumpy checked one last time. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. Jestem ciekaw, co ta liczba w ogóle znaczy. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. Huh? Huh? Hey, what the hell were those numbers? Oh my gosh, are those... Jumpy didn't answer. He simply walked straight to the coffin. He knelt down in front of the keypad, running over the numbers in his head so that he wouldn't forget. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. 1, 4, 3, 8, 3. With trembling fingers, he punched them in. Spoko. That was all of them. He punched the E button. There was a moment of complete silence. W tej ścieżce pamiętajmy, że Clover cały czas wierzy w to, że brat żyje, bo się tam pogadali o tym, że ta kość i tak dalej, nie? Then there was a sound of the coffin lid unlatching. Someone sat up out of it. No way! Why are you... Oh? Is that you, Clover? I apologize for worrying you. Okay. Snake! You? Why? Junpei? And Seven? Is that you? Is everyone else there as well? Just like Rip Van Winkle. Still, it was very much like Snake's to simply cut to the heart of the matter and ask. Rip Van Winkle? O co chodzi? Jeez. Jumpy and Seven shared a wry smile.
Clover's eyes were filled with tears. You're back! With a cry of joy, she leapt into Snake's arms. Aww. Gently now. My body's still a little weak. Oh, you're back! Clover looked like nothing so much as a lost child who had finally found her home. She cried and cried and cried. Mnie bardzo też, wiecie co, ciekawi, dlaczego Santa, skoro taka była historia związana z jego córką, siostrą, jeszcze pierdziel do jakiegoś kurna medium blasta, w ogóle totalnie przez przypadek, że nazwało ją córką. Nie, wiemy, że była siostrą. Że ta siostra, która zginęła tutaj 9 lat temu, dlaczego nie czuje tego do Clover, która jest przecież siostrą Snake'a, tak? Czemu akurat nie do niej, tylko właśnie do June bardziej ciśnie go, żeby zaopiekować się nią? Może inny typ? Her eyes were red and her nose was running. She hiccuped and gasped as if she were about to begin hyperventilating. I teraz hint dla tłumaczy. Her nose was running. To nie to, że jej nos biegał. To jest w ogóle, no nie dla tłumaczy. Może dla was taka ciekawostka. Running nose to jest po prostu katar. Tak sobie w angielskim języku wymyślili. Więc to nie jest biegający nos. Wyrwał obieg, zrobił 3 kółka, kurczę. Jest teraz fit, więc wraca, nie? Nie, to znaczy, że jest katar. You're back! You're really here! Her voice was happy, but almost desperate, as if she feared he would disappear again if she stopped talking to him. Tear after tremendous tear rolled in its way down her face. Her small arms strained as he clutched Snake's body as tightly as she could. Perhaps she had to convince herself he was real. Wiecie, co mi teraz tak naszło? A co jeśli wszystkie dzieciaki, które były tam, już sobie popsułem tę teorię. Chciałem powiedzieć, że wszystkie dzieciaki, które trafiły do eksperymentu, były sierotami. Ale mamy Lotus i jej 2 córki bliźniaczki, więc nie są sierotami, więc to już jest obalona teza. Perhaps she was worried he would be gone the moment she let go. Perhaps she simply didn't know what else to do. No tak, myślę, że kilka razy jeszcze powinna to powiedzieć faktycznie. Come now, what's gotten into you? You're acting as though I've returned from the grave. No. Not as though. You did. I really thought you were dead. Huh? You jerk! Idiot! Ale to jest w sumie ciekawe, bo Snake nie wie o tym. Czyżby Snake nie wiedział, że jest częścią planu? Clover broke into sobs so great she could no longer talk. A, bo wiecie, zakładałem, że być może Snake jest częścią planu Zero. Zero wiedział, Snake wiedział, że jest częścią tego planu, tylko tu się znalazł, wiedział dokładnie, co ma robić i tak dalej. Że tam była ta podmianka na fake Snake'a, że on się tutaj w tej trumnie usadowił, ale być może jest w stanie, jako że jest Clover obok, opowiedzieć, co się stało. Clover broke into sobs so great she could no longer talk. It was a touching reunion between brother and sister. Even though Jumpy knew they had little time, and every minute they waited was a minute they wasted, it felt cruel to pull them apart. Jumpy and Seven sat down on one of the pews, waiting for Clover to calm down before explaining to Snake what had transpired. No dobrze. Czyli co, już? I see. I believe I understand things rather well now, thank you. Możecie już schować chusteczki, wysmarkać swój running nose, lecimy dalej. In the shower room there is a dead body wearing my clothes. Because of that you thought that I was dead, correct? He had quickly and neatly summarized the events of several hours. Yeah. Jumpy nodded. You also discovered a corpse in the captain's quarters, and Santa turned on you here, in this room. Do I have it straight? Well, the dead body in the captain's quarters is a surprise. Sorry, there wasn't a good time to tell you. Don't worry about it. A. No tak, tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że kto co wie. Seven nie wiedział jeszcze o trupie kapitana Zero, nie? Well then. No i proszę bardzo, cały czas ma oczywiście swoją bransoletkę na ręce, ale wiemy, że nie jest mu... Nie działa, sztuczna ręka, to już wiemy. I've got a pretty decent idea of what happened while I was indisposed. But o. It's still something of a mystery who did all this, and why.
The corpse in the shower room that looked like me, and the corpse in the captain's quarters. Why were they killed in the way they were? Mm-hmm. You don't know? No. Why would I? No kurczę, Snake nie wie. The guy in the shower room. We don't know who he is, so let's just call him Mr. X. Ah? Anyway, this Mr. X is wearing Snake's clothes. But you're wearing some kind of weird robes. That means someone took your clothes and put them on Mr. X. We need to figure out who that was. No, Santa albo June. Tak się trzymamy takiej teorii, zobaczymy kiedy się obali. W każdym razie Zero wszystko zaplanował kartowo, skoro jego celem było ukartowanie... Jego celem było upierdzielenie tych czterech ludzi z Cradle Pharmaceuticals. I apologize, but I have no idea who might have done this to me. I only just now woke up. I was unconscious during all the events you just described to me. Okej, czyli dopiero teraz się obudził. No troszkę szczęście, że obudził się w tym momencie. They must have undressed me and changed my clothes during that time. When were you knocked out? Oczywiście, zwróćcie uwagę na jeszcze jedną, przypomnę, może o tym już mówiłem, ciekawostka na temat języka angielskiego. Zauważcie, że Snake mówił they, prawda? They must have undressed. Ale to jest formuła. To jest formuła, kiedy odnosisz się nawet do jednej osoby, konkretnej osoby, albo osoby, której nie znasz płci, powiesz they, bo taka jest them, they. Będzie to forma mnoga. Właśnie po to, żeby niedokładnie określać, kto to był, tak? To taka bezosobowa forma, więc tu nie sugerujcie się, że Snake wie, że to było więcej osób, nie? To jest po prostu forma językowa. When we split up to look for the red, where did they get you? Do you remember? It was a small room in one of the hallways on C deck. What happened? The same thing that happened to every one of us when we were abducted. A canister releasing some sort of gas was thrown into the room. Czy to przypadkiem nie potwierdza, że to było wszystko zaplanowane przez Zero? Zero w ostatniej scenie z Jumpim, i może dlatego też musieliśmy tam zajrzeć, też dostał takim gazem. Wszyscy dostali takim gazem usypiającym. Więc gaz usypiający jest elementem gry Zero. Więc czy to jest potwierdzenie, że Snake został schowany w trumnie, ponieważ takie było założenie Zero? Prawdopodobnie. I believe the gas is some sort of incapacitating agent. Then that means it was... Zero. Mm-hmm. Looks that way, huh? There's nothing else I have to tell you. When I woke up, I was in this coffin. Jumpy crossed his arms and thought. Why? No właśnie. Why did Zero make Mr. X wear Snake's clothes? How would that benefit Zero? No bo tutaj jeszcze oczywiście nie dowiedzieliśmy się nic o Ace'ie, tak? Tutaj jeszcze nic o Ace'ie nie wiemy. Wiemy to oczywiście z innych ścieżek. I don't get it. What the hell does any of it mean? And I have no idea how I got the passcode for the coffin either. Mhm. No to jest moim zdaniem ciekawe, tak? Czy to z innej ścieżki, czy to nagle z kieszeni Clover? Truth had gone, truth had gone, and truth had gone. Dlaczego kurde tego nie wymawiasz na głos? Może Clover już przeczytała tę kartkę. Where did those words come from? Why did I feel compelled to push the buttons on the bracelet after hearing them? Ciekawe. Seven had asked him about it when they waited for Clover to finish crying. He had no answer for him then, and he still don't. All I know is my fingers moved on their own. It was like I did it subconsciously. A, podświadomie to zrobił. Polemorficzne. I don't get it. What the hell does any of it mean? Ciekawe. No jest tyle możliwości interpretacji tego, co się dzieje. Jestem ciekaw, jak wy macie. Czy zgadzacie się ze mną? Czy macie swoją własną ideę? His mind was a maelstrom. Maelstrom, tak. Of mysteries. Clues, theories and more mysteries. He could barely think. Also, Snake and Clover had been subjects in a similar experiment 9 years ago. The ability to access a morphogenetic field is affected by a couple of things. The first is epiphany, and the other is danger. And someone did actually die. A girl. Mm-hmm. Her name was... There had been another experiment conducted on this same ship 9 years ago. No i tutaj cały czas podejrzewamy, że jeżeli te wszystkie puzzle mamy poukładać, to gra nam rzuciła wszystkie te puzzle w twarz. Być może niektóre są dalej ukryte w tych tajnych... w tych dialogach, które się odblokowuje, jak się przechodzi przez ścieżki i się nie skipuje, tylko patrzy się na wszystko, jak widzicie tutaj. Co jest pozostałością po sposobie przechodzenia w oryginale. Natomiast mamy teorię, że jeżeli
że łączymy fakty, czyli że Clover mówi, że ktoś w drugiej ekipie zginął, czyli ktoś na statku zginął. Ale tą osobą, która zginęła na statku, może być na przykład siostra. Siostra Santy. Jeżeli zakładamy, że siostrą Santy mogła być Akane, albo to była któraś z pozostałych dziewczyn, która była na statku, bo wiemy, że to musiało tam być, no to to powoduje pewne ciekawostki. Tylko tutaj cały czas nie pasuje jedna rzecz, tak? Że założyliśmy, że rodzeństwa są rozdzielane, a wtedy, jeżeli byśmy założyli na przykład, że Akane bądź którakolwiek z innych dziewczyn jest tą siostrą Santy, o której on opowiada, że została zabita 9 lat temu, to co? To mamy w takim wypadku trochę taki problem z podstawowym założeniem, że rodzeństwa są rozdzielane. Ale możemy zawsze tę teorię odrzucić, ponieważ to wciąż jest teoria, wciąż nie mamy potwierdzenia, że tak było. And a girl had died doing it. Morphogenetic field theory. No. The two murders. Switching clothes. The nonary game. And whatever strange thing was happening to Jumpy himself. The maelstrom in his head spat out words and ideas that disappeared back into it almost as soon as he grasped them. But as he struggled through them, Jumpy began to realize something. There was something that tied all of them together. And the point connecting the dots. Zero. Tak. He's the ringleader. The person who trapped 9 of us on this sinking ship. Zero should know everything. If we can uncover Zero's identity, all of our questions will be answered. Who was Zero? Jumpy had the beginnings of a theory. If he could only test it. Or perhaps... At any rate, we'll have plenty of time to decipher the details later. For now, it is of utmost importance that we escape. Tak, ale już zobaczcie, Jumpy ma pewną teorię. Jestem ciekaw, czy tą teorią jest w jakiś sposób zrobienie testu albo triku na Sancie, tak? A może na June? A może na ich razem? It was 4:30 the last time you checked the clock, yes? That means we have less than an hour. We must hurry. Hey, how are we gonna get out of here? No macie już teraz digital number 9. Isn't that obvious? Through the other number 9 door. Tak, wszystko się zgadza. Oh yeah, you're right. Więc jak widzicie, to wszystko, jeżeli... No widzicie, to znowu potwierdza kolejną teorię. Zero to wszystko zaplanował. Zero wiedział, że tutaj schowa Snake'a, więc jeżeli Santa lub Santa i June wyjdą razem z Ace'em i Lotus przez 9, to na spokojnie reszta za nimi pójdzie 2-9 i wszyscy, cała 8 spotka się przy spalarni, prawda? Tylko że spalarnia ma jedne drzwi, chociaż tam słyszeliśmy o Gate 2 i Gate 3, tam są jakieś 3 wrota, ale otwarte były jedne, drzwi były jedne, tam był też Red i drzwi z 9. Czy to znaczy, że też przez te finalne drzwi może przejść maksymalnie od 3-5 osób, ale wtedy znowu Zero przegra, bo wyjdą osoby, tylko ktoś zostanie, tak? A tu dobrze byłoby, żeby wyszli wszyscy ważni. Chyba! Tylko trzeba by to sprawdzić i policzyć. Czy może być też tak, że Santa i June na przykład nie będą chcieli wyjść z tego statku? Kapitan nigdy nie opuszcza pokładu swojego statku, jak statek tonie, nie? To takie założenie, jeżeli Zero ma być kapitanem. Wtedy wszystko by się zgadzało prawie tak, ponieważ zobaczcie, to taka teoria dzika, ale powiedzmy, że przez tę 9 w przyszłości przechodzi 5 osób. Tylko trzeba sprawdzić, czy Digital Room i Digital Root ich... Jezu, muszę to sprawdzić, bo moja teoria może być szalona, może być prawdziwa. Co mam na myśli? Mam na myśli fakt, że zostaje na przykład Santa, albo zostaje Santa i June, a Ace zostanie zabity. No bo Ace chyba musi zginąć, prawda? Ace musi zginąć, żeby Zero wygrał tę grę. Pozostała reszta może pójść, więc zostaje 5 osób. Więc idealnie tyle, ile może przejść. Ale wiemy jeszcze, że Snake ma fake rękę, więc on nie musi się przejmować wklikiwaniem, on może po prostu pójść. Więc mogą zabrać ze sobą June, a Snake przejdzie tak po prostu. Więc ja teraz szybko sprawdzę, szybko to policzę i zobaczę, czy ta teoria ma sens. No dobra, słuchajcie, czyli wyszło mi tak, że biorąc pod uwagę Lotus, Clover, Jumpeya i Sevena, że oni muszą stąd wyjść, to wychodzi, że mają łącznie Digital Root 6, ponieważ jest 24 suma. Mamy 6, więc do tego potrzebujemy 3, więc gdyby z tą ekipą wyszedł Santa, no to super, tak?
to w takim wypadku pokazywałoby, że raczej no, Snake'a nie liczymy, bo on może użyć dwójki, nie musi używać dwójki. Ace będzie zabity, bo musi zostać zabity, ale może nie przez spalarnię, tak na przykład później zostanie zabity, to byłoby też ciekawe. No bo w sumie gdyby do 24, czyli znaczy do tej szóstki dodać jeszcze Ace'a i Snake'a, no to mamy 9. Ale można by też dodać po prostu Santę. Czyli zostaje Ace, zostaje Snake i zostaje June. No właśnie, tylko nie wiem czy... No właśnie, jeżeli mamy teorię, że June nie jest prawdziwą June, to mogłaby zostać. Snake i tak przejdzie, więc no, jest jakiś cień szansy na tę teorię, tak? Ale gdzie jest biblioteka? Ja myślę, że tutaj musimy pójść jeszcze do biblioteki. Musimy jeszcze znaleźć Alice, tylko w którym momencie? Zobaczmy co dalej. With Snake, we can open the door! Don't tell me you hadn't figured that out. As they snipped back and forth, Jumpy glanced at Snake's left hand. He was wearing a bracelet with a 2 on it. Come on, you gotta tell me these things! I assumed you'd figured it out. Forget it, let's just get going. No to chodźmy. Seven stomped off toward the smaller number 9 door. Clover, Snake and Jumpy followed. Seven quickly laid his hand on the red and Asterix appeared on the screen. Jumpy and the others followed suit and laid their hands on the scanner panel. Tu jeszcze oczywiście nikt z nich nie wie. Jeszcze się, proszę bardzo, nie przyznał Snake, że ma sztuczną rękę. Jeszcze nie wiedzą o tym, że jest zegarek 0, który ma wartość 6. Soon there were 4 asterisks on the screen. No właśnie, a ten zegarek z 6, co 0 jest 6, ma prawdopodobnie ze sobą, razem z karteczką, cały czas Clover, prawda? Więc mamy jeszcze w razie czego w zapasie zegarek o wartości 6. Seven glanced at them, then laid his hand on the lever of the red. All right, you guys ready to go? Yes. Yep. God. Jumpy paused for a moment. Not yet. Oh, no, może jednak biblioteka opcja? Biblioteka, coś takiego, no? Huh? Before we go in, I'd like to check something. Oh. You want to check something? Yeah, but before I do, Seven, could you pull the lever? I want to make sure we can verify with just the 4 of us. What do you mean? We don't need... Just do it, all right? But if the door opens, don't go in yet, okay? Please, this is really important. I really need to check this, okay? Work with me here. Jumpy looked directly into Seven's eyes. The older man looked back for a moment, then nodded. Fine. Działa. Seven pulled down on the lever and door 9 creaked open. Then they waited. I po 10 sekundach zamykają się. After 9 seconds the door closed. All right. That means the 4 of us can go into door 9. So, we knew that already. It's obvious. Obvious. Yeah. You're right. It is. Now, what happens if we add Zero's bracelet? What? A, tutaj chcę przetestować to. Zero's bracelet? Why don't you take it out, Clover? For a moment, Clover looked surprised, but she recovered quickly and struck her tongue out at Jumpy. So you did know I had it. I picked it up because I thought it might be useful sometime. Tak. Dobrze, że powiedziałem to, zanim to rzeczywiście się stało, żeby nie było, że nie pamiętam, ale tak, pamiętam. She reached into one of the pockets of her voluminous jacket and produced a bracelet. I teraz przez przypadek wypada również stamtąd kartka. I on przeczyta, że na tej kartce jest ten tekst, który miał w głowie. Jumpy took it from her and turned to Seven. This was on the left hand of the corpse in the captain's quarters. If you look at it, you can see it's got a 0 on the face. Just to make this a little easier to talk about, I'm gonna call the guy we found dead in the captain's quarters, Cap. Then I should be able to open door 9 with just me, Clover, and his bracelet. No. Ale. Though the big question is, if Cap is the mastermind of this game, would he really put one of these bracelets on? Anyway, let's just give it a shot. Clover, give me your hand. Okay. Now the captain's bracelet. And pull the lever. However... Tak, the door didn't open. The red's display read error. I knew it. Now, what does this tell us? Maybe the bracelet has to be on your wrist in order for it to work? No, that's impossible. Did you see how the panel showed a third asterisk when I scanned Cap's bracelet?
Whether or not it's on your wrist doesn't matter. All you have to do is put the bracelet near the panel for it to register. Hmm. Seven waved his bracelet in front of the scanner panel. Sure enough, a single asterisk appeared on the red. Huh. Looks like you're right. Bo ciekawostka może, nie wiem czy ja czasami nie czytałem Asterix, bo Asterix i Obelix. Tak naprawdę słowo brzmi asterisk. Czy ktoś z was też zauważył i może mówił o tym źle, albo źle przeczytał przez cały ten czas? Bo ja właśnie chyba odkryłem, że cały czas czytałem źle to słowo. Asterisk! See? So what does that mean? There's only one possibility. That bracelet isn't the number zero. Is that what you're saying? That's right. Then what number is it? Let's find out. Jumpy, scan the bracelet with this combination. No, to szybko sprawdzę, co pasuje, żeby wyszło 9? Bo wiemy, że cap to jest 6, tak? Wydaje się, że to. 7 plus 5 daje nam 12, 1 plus 2 daje 3. 3 plus 6 daje 9. Let's try 7, me and cap. 7 plus jump, tak jest. O tak, o właśnie to. If this combination opens the door, then cap's bracelet is number 6. A tu twist nie jest. Nie no, jest. Zgadza się. Hey, it opened! The door opened! What? Why? What does that mean? Both Seven and Clover seemed rather shaken, as they turned to look at Jumpy for answers. The door slid heavily shut. Jumpy raised an eyebrow. Isn't it obvious? Cap's bracelet is number 6. But doesn't it say zero? This isn't a zero. The symbol on here isn't a number zero. It's a letter O. It's a letter O. 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 Okej. Dobra. Jeśli dobrze pamiętam, litera O, a może to chodzi znowu o, wiecie, o jakieś zabawy, ale litera O w języku angielskim to jest... Czy to jest rzeczywiście 15 litera? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O! 15! 1 plus 5 to 6. Ha! Interesujące! To jednocześnie powala moją inną teorię, że znajdziemy drugą bransoletkę z zerem. O wartości 3. Whoa, wait a minute. I don't get it. Ale to dalej pasuje, że to rzeczywiście jest dobre dla Santy. Santa, którego liczba jest 3, gdyby miał ten zegarek, to 3 plus 6 daje mu 9. Daje mu całkiem duże opcje do podróżowania, prawda? Po swojej własnej grze. Więc w takim wypadku jest to ciekawe. I mean, we figured out that Cap's bracelet is 6, right? Yeah. Does that mean there are two people with sixes? Before Jumpy could answer, Snake spoke up. There is most likely only one person with a 6. But I don't get it. What about June? Well, this is only an educated guess, but I think June's number was never 6 to begin with. Whoa! June's number was never 6 to begin with. I zostawiam nas z tą oto myślą. Totalnie szaloną, można by zakładać. Dlaczego Snake powiedział, że numer June nigdy nie był 6? Czy to rzeczywiście idzie w kierunku teorii, że June nie jest prawdziwa, albo że June jest częścią eksperymentu, albo że June i Snake razem są zerem i wykombinowali tutaj coś takiego dziwnego? A to jeżeli nie jest numer 6, to jakim numer ma June na swojej bransoletce? Skoro trzeba zobaczyć, no zawsze się zgadzały te liczby, prawda? Więc w takim wypadku może... Słuchajcie, będzie to ta teoria, którą też pewnie kiedyś rzucałem, bo mi się tak mocno podoba 6-9, jak zawsze wiecie, więc że tak naprawdę numer na tej, na... Że to jest numer tak naprawdę 9, tak? Na jej bransoletce, a nie 6, bo to łatwo odwrócić i zobaczyć, prawda? Nieciężko można byłoby symetryczny zegarek obrócić tak, żeby wskazywał inną liczbę niż trzeba. I co więcej... Jak sobie teraz tak chwilę pomyślałem, to skoro zakładam, że bransoletka June to 6, to 9 zamiast 6, różnica jest 3, to w takim wypadku Santa nie ma 3 na swojej bransoletce, tylko 0.
I to by potwierdzało, dlaczego Santa i June zawsze chodzili razem, żeby ukryć prawdziwe liczby swoich bransoletek. Boom! I teraz pytanie, czy to będzie miało sens, czy to będzie prawdą. Puch! Czy zgadzacie się z moją teorią, czy macie inną? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Widzimy się za dwa dni i będziemy dalej poznawać wszystkie sekrety tej gry, mam nadzieję. W True Endingu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!